nasze spotkanie przewiduje takie refleksje, rozmowy tutaj z osobami, które są z bazy na temat tego, jak to czytać. Czy jeszcze jest jakaś szansa? Zobaczcie, tam parę jeszcze hektarów by się uzbierało zboża, które dzisiaj może nie będzie skoszone, ale to jest naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Czy zdarzy się coś nadzwyczajnego? Czy będzie... Coś się dzieje? Co to było? Przepraszam bardzo, na razie chyba to była jakaś pomyłka. Zobaczymy za chwileczkę, czy to po prostu nie było jakieś dziwne zjawisko. Widzicie, piktogramów nie ma. Jest coś jednak, ale czy kamery to widzą? Czy kamery to widzą? Czy kamery to widzą? Przepraszam bardzo, czy kamery to widzą? Bo zdaje się, że nad słońcem unosi się jakaś... W razie co? Mamy się cieszyć, nie ma piktogramu, ale jest latający talerz. Nie, to niemożliwe. Czyby taka niespodzianka, słuchajcie, nasze marzenie, aby coś takiego zdarzyło się naprawdę. Ale rozumiecie, to spada raz upadkiem tego mego, bo robi to Romek Tabaka. Proszę bardzo, pokażę tego bohatera jeszcze. Romek Tabaka i oklaski, to jest tylko mała namiastka. Substytut tego, co chcieliśmy tutaj zobaczyć na poważnie. Na duży rozmiar, na king size. Na razie jest small size, także... Żart, który chcę wam powiedzieć, wczoraj wywołał tutaj... Dobra, nie ma... Prosto, tutaj... No, chwileczkę musimy... Jest dobrze, już dźwiękiem nadajemy z pola, wszystko się może zdarzyć. Wczoraj przez ten latający talerz była niezła kontrowersja, była tutaj przepiękna medytacja, którą nie wiem, czy emitujemy dzisiaj, czy też jutro. Ta medytacja skończyła się pewnym happeningiem, który organizował Romek dla dzieci i młodzieży. Ten latający talerz, który jest świetnie podświetlony, został, że tak powiem, odpalony daleko gdzieś w zbożach i część osób nie wiedziała, że to jest oczywiście happening. W związku z tym, no, dzwonią do nas, mówią, co się dzieje, UFO lata. Ja wszystkim wyjaśniam, że to Romek w tej chwili dzieci bawi, ale jedna z osób w bazie, niestety, która nie ma poczucia humoru, nie będę podawać nazwisko, strasznie się oburzyła i po prostu skrzyczała całą bazę, że to jest niepoważne, co tu robimy. Koniec końców rano wyjechała samochodem, nie płacąc gospodarzowi w ogóle nawet za nocleg. Ale to jest tyle takich uszczypliwych wag. Jeszcze raz tutaj widzę, są próby, nie wiadomo, czy tuż nad kamerą. Zobaczcie jeszcze raz, jak przepięknie ta mała zabawka pochodzi z dalekiego kraju, z Azji, który... Dziękuję. Że nasze kamera studio i przełącznik studio powoduje, że on przepięknie teraz jako namiastka zdarzeń w Ratowie jest dla was widoczny. Poezja prawie, że tak powiem, na miejscu, prawie na zawołanie. Może kiedyś zamiast tego małego, latającego talerza zobaczymy potężny spodek, który tutaj zawiśnie, mignie do nas wiele razy jakimś specjalnym kodem. Nagrywamy... Wszystko jest już dobrze, wszystko działa.